I heja, hej, hello ludzie, wracamy i jesteśmy na Cinnabar Island, gdzie nie możemy wejść do gyma. Nie możemy wejść do gyma, ponieważ drzwi są zamknięte, nawet jeżeli nie próbujemy wejść do środka. Po prostu nie można nawet przejść obok tych drzwi. Patrzcie na tego cwaniaka kaca. Okej, okay, a co trzeba wiedzieć o Cinnabar Island? Parę rzeczy. Znajduje się tu laboratorium, o którym mówiłem w trzecim, czwartym może odcinku, w którym można ożywić skamieliny. I zrobimy to teraz. Tylko najpierw wyrzućmy parę rzeczy, jak Pokeflet, który mógłby się nam teoretycznie przydać, ale chrzanić na razie. Rare Candy, które można na później zachować. Pepe Up, którego na razie nie będę używał. Jak również, nie pamiętam co to za TM, TM06 to było Toxic, chcę sobie zachować Toxic, a 46 to jest Psywave, Shiny Psywave. Okej, okay, i możemy teraz wziąć skamielinę. Skamielinę, która chyba była na górze i ją ominąłem, jak geniusz. Ta, jest dom fosil, okej. Okay. I oprócz laboratorium, w tym mieście można znaleźć chałupę pokemonową. A chałupa pokemonowa to jest miejsce, do którego każdy musi iść, z tego chce czy nie. Czy... Pewter? Chwila, Pewter to jest z Brockiem miasto. Pallet Town to było pierwsze miasto. Z jakiegoś powodu znowu mi się pomyliło. Lubię fakt, że Katsu właśnie mówi o Old Amber, po której idę. Old Amber jest to też skamielina, którą można zdobyć w tym muzeum, w mieście z Brockiem. Muzeum zresztą też odwiedzimy, tylko odpuściłem je sobie, ponieważ nie chciało mi się zajmować wtedy tym, bo nie mieliśmy kata. Teraz możemy pogadać z tym profesorkiem, który przekaże nam Old Amber, który będziemy mogli zamienić w innego Pokemona. A... Pytanie nie na temat. A teraz wejdziemy do muzeum. Wejście kosztuje 50 pokedolców, co jest niczym. I możemy tu zobaczyć szkielety Aerodaktyla i Kabutopsa, jeżeli dobrze pamiętam. Nie kojarzę, czy o Mastara się dało. To jest Kabutopsa. Chyba w którymś z odcinków Pokémon można było zobaczyć w akcji te skamieliny. I czy to będzie o Master? Nie. Tu jest tylko meteorycie, który spadł i... Tutaj jest pojazd! Space Shuttle! Columbia! Takie... What? Ten człowiek chce nam odebrać Pikachu. Ta dziewczyna chce też Pikachu. Co takie dziwne, kiedy macie takie archeologiczne muzeum i nagle obok pieprzony statek kosmiczny. Takie what? What happened here? Cinnabar Island. Sens życia. Szczęście. Tu był jakiś bóg śmieszny, pamiętam. Tylko muszę... Nie pamiętam, który to był NPC dokładnie. Grow Life z Odiugonga. Można było się tutaj wytradować w śmieszny sposób. A ten mówi o fosilach, czyli o skamielinach. Goldak z Raidona. Okej, okay. W każdym razie... Mogę to trochę pomylić, ale... Gdzieś można było zamienić się... Pokemonami w taki sposób, że... Okej, okay, damy dom fosil. Można było dać Raichu w zamian za innego Pokemona, po czym człowiek, który się z nami wytradował, powiedział, że jego Pokemon ewoluował. Co zaczęło spekulację, czy Raichu nie ma ewolucji. Okazuje się, że to był błąd, ponieważ w japońskich wersjach był to inny Pokemon kompletnie. Chwila. Musimy chyba wyjść dalej. Nie pamiętam, który to był Pokémon w japońskiej wersji. Ale można było tak się wytradować. I wtedy to miał sens, że Pokémon się przemienił. Tymczasem w naszej wersji nie przetłumaczyli tego poprawnie i się okazało, że o, Raichu ma ewolucję, ale... Mamy Kabuto. Nie damy imienia Kabutowi. Nie będziemy marnować czasu na to. Old Amber da nam Aerodaktyla. I Helix Fossil, którego nie wzięliśmy, dałoby nam Omanyte'a. Tak swoją drogą.
Chcielibyśmy złapać wszystkie Pokémony, jakie są dostępne w tej grze? Ewentualnie ktoś mógłby pomóc i zdobyć inne Pokémony? Xior, wydaje mi się, że to była Kadabra. Nie mogę tego potwierdzić na 100%, ale wydaje mi się, że to była Kadabra. Wiem, że w tej grze japońskiej można było zdobyć Golema i Gengara. Golema i Gengara w japońskim Blue bodajże. W ogóle japońskie Blue, nie wiem czy wiecie, działało trochę jak trzecia wersja, czyli jak Emerald albo Platinum. Bo wyszło po japońskim Red i Green. Ale okej. Wchodzimy do Pokémon Mansion, którego nienawidzę. Będę szczery, nienawidzę tego miejsca. Z kilku powodów. Po pierwsze, ta grafika jest oczojebna. Jak, naprawdę oczojebna jak cholera. Po drugie, muzyka jest uszojebna. Ja tego nie lubię, tego miejsca. Moje zmysły cierpią, gdy tu jestem. Po trzecie, jest tu... Bramy są tutaj. Które nie mają niektóre w ogóle sensu. Tak, spójrzcie na to. Tu jest brama do wyjścia, jednakże jeżeli użyjemy dźwigni, to tu się pojawi brama w tym miejscu i tak nie będziemy mieli tam dostępu. A jak tutaj... Tutaj też nie mam dostępu. Musimy kompletnie iść na opak, żeby tam się dostać. Najlepszym być naprawdę chcę. Mikrofon jebie mój głos. I tutaj właśnie mamy dźwignię. Chcemy przesunąć dźwignię? Tak, kto by tego nie zrobił? Tłumacząc tekst, który się pojawił. Okej, trenerz tutaj jest zresztą niewiele, więc o to się nie trzeba akurat martwić. Nie mogę się stąd wydostać, to miejsce to jedno wielka łamigłówka. Czy labirynt. I to jest złodziej. Burglar dosłownie oznacza złodziej. Tkwyrwa Charmandera, takie... Wait, what? Wow. Amerykański Red i Blue. Ale... Czekaj, o którym kontekście teraz mówimy? Ponieważ delay trochę pomieszał mi rzeczy. W Japonii wyszedł Red i Green, podczas gdy... To chyba, jeżeli chodzi o kolejność chronologiczną, to najpierw w Japonii wyszło Red, Green, potem Blue, a potem dopiero w Ameryce Red i Blue zrobili. Całkowicie omijając Green, a potem dopiero Yellowy wychodziły. Mniej więcej coś w tym stylu. Poza tym, wow, Charmeleon. Very nice. Włamywać złodziej, co za różnica, Jezu Chryste. I to jest złem, i to jest złem. Pokonamy, zabijemy, ukradniemy Pokémony. Okej, okay, trenerów tutaj naprawdę nie jest dużo. Coś koło 6. I nie mają dużo Pokémonów, także pod tym względem to miejsce akurat lubię. A nie powiedziałem, jakie Pokémony tu można złapać. To jest miejsce pełne dwóch typów Pokémonów. Mianowicie pełno ognistych Poków i trujących Pokémonów. Z czego z trujących mam na myśli tylko Grimera, Muka, Koffinga i Weezinga. To są dzienniki mówiące o Mew. Jest ich kilka tutaj, ten akurat jest chwila, July, to był albo czerwiec, albo lipiec, cały czas nie pamiętam, June, July. A ten dziennik mówi, że nazwaliśmy nowo odnalezionego, odkrytego Pokémona Mew. Te dzienniki właśnie będą mówić o Mew i Mewtwo, a dokładnie rzecz biorąc o narodzinach Mewtwo, co jest szczerze mówiąc bardzo fajnym smaczkiem. Bardzo fajna rzecz. A tego nie pojmuję szczerze mówiąc, co tu się kuźwa dzieje. Myślę, że to jest balkon. Ale głowy nie dam. Ten dziennik mówi... Południowa Ameryka, Guyana. W świecie Pokémon. Okej. Okay. Nowy Pokémon został odkryty głęboko w dżungli. No to, ponieważ to był wcześniejszy dzień, to jeszcze nie wiedzieli, jak go nazwać. Calcium, który zwiększa bodajże speciala. W sumie, wiecie co? Ups, nie to. Damy to Pajzonowi, ponieważ on będzie potrzebować speciala, żeby usypiać Pokémony. Przydam się ten Sleep Powder. I... Okej, okay, dalej potrzebujemy bramy. A co jest na wyższym piętrze? A! Na wyższym piętrze jest ten człowiek.
A ten... Ta człeczyna ma chyba na Intelsa? Tak, na Intels. 9-godniasty Kyuubi! Dlaczego jeszcze Venusaura nie zmieniłem? A, właśnie, wracając do tematu, bo cokolwiek ominąłem. Z ognistych Pokémonów, jakie można tu znaleźć, to zależy od wersji, co prawda, ale... Można tu znaleźć na przestrzeni różnych wersji Magmara, to jest chyba Yellow Magmar. Można znaleźć... Chwila. Growlithe'a i Ponite, jeżeli dobrze kojarzę. I oprócz trujących poków i ognistych, można jeszcze złapać tutaj Raticate'a i Rattatę. Po takim czasie, co nie? I to jest, że tak powiem, najbardziej znany ze wszystkich tekstów. Mew narodził coś. Jak się mówi? Whatever. Gave birth, czyli po prostu urodziło się coś z Mew. I nowe dziecko nazywa się Mewtwo. Jeżeli ktokolwiek oglądał kinówki Pokémon, to wie, to w tym momencie zadaje sobie pytanie: what? Bo w kinówkach Pokémon Mewtwo został sklonowany z DNA Mew. Więc teoretycznie Mew w pewnym sensie jest matką, ale nie w dosłownym sensie, że narodził Mewtwo. A, Masakrator, masz rację. Kurama. To są randomowe łóżka, co w sumie ma sens. W sumie jak się na to zastanowić, to chwila. To jest opuszczona posiadłość Pokémon. Czy to są ruiny? W sensie po prostu kamienie jakieś porozrzucane, czy śmieci? A to są, dajmy na to, to jest pokój sypialniany? W tej grze jest parę takich miejsc właśnie, które potrafią zastanowić człowieka. Później może odwiedzimy Power Planta, czyli elektrownię, która też jest opuszczona. Wow, what the? Wait, what? Czy my Repala nie mamy? 40! O, baby! Tak! O, to będzie dobry exp. 43 Raticate. Trenerzy mieli poki na mniejszych poziomach. What is this? To zada dużo damage'a. Yep, 40. Kyuubi to jest nazwa dana przez ludzi. Wszystkich, którzy, że tak powiem, nie znali prawdziwego imienia Kuramy. Bo... W ogóle okej, to jest za spoiler tutaj Naruto. Ale... W Naruto działa to w ten sposób, że istniał pewien shinobi, który stworzył... W ogóle gadam o Naruto w Pokémonach 10 na 10. Istniał shinobi, który stworzył 9 bestii. Czy właśnie rozłożył z jednej bestii na 9 bestii różnych. I każdemu dał imię. Tylko że te bestie potem stały się agresywne. I po nie wiedziano, jak się nazywają, to dali po prostu przezwiska jednogoniasty, dwogoniasty, trzogoniasty. Ja coś w tym stylu szło. Fucking hell, te wysokie poziomy. Rattata na 40, Jesus fucking Christ. Can't escape. Nie możemy uciec od Rattaty, która nas jeszcze zabija. I jeżeli ktoś się zastanawia, dlaczego Superfang zrobił tyle damage'a, Superfang zawsze zdejmuje połowę aktualnego HP Pokémona. Taka mechanika. Co jest bardzo dobrym atakiem na defensywnych Pokémonach. Pachirisu, który wygrał kiedyś... rok temu chyba, albo dwa lata temu. Chyba rok temu. Turniej Pokémonowy oficjalny. Używa właśnie Superfanga. Okej. Nienawidzę tego miejsca, bo nigdy nie pamiętam, gdzie trzeba spaść. To jest balkon, z którego można spaść, żeby dostać się do konkretnego miejsca. Rozłożył ciało Jubiego na 9 innych bestii. Tak to szło, jeżeli dobrze pamiętam. Wow, Magnemite jest wolniejszy od Horniego. To jest dopiero smutne. Biorąc pod uwagę, jak wolny jest Horni. Ale nie musimy się martwić, jeżeli chodzi o dłuższy pobyt w tym miejscu, bo już powoli naprawdę jesteśmy w połowie, męczyna. Michałek, szczerze mówiąc... Jak dla mnie to nie było zbyt tak wprost powiedziane, że to księżyc z tego ciałem.
gdzie jest mój moderator, Sizzlerz, kiedy go potrzeba? On jest cholernym... On jest strasznym nerdem, jeżeli chodzi o Naruto. Elektryczne Pokémony, no okej. Dobra, zmieńmy rozmowę o Naruto. Wróćmy do Pokémonów. Na przykład o tym, że Horni za niedługo ewoluuje. Właśnie! Ho ho! Człowiek się już doczeka się może... Okej, okay, ogarnijmy tylko co trzeba zrobić, zanim skoczymy gdziekolwiek. Okej. Okay. Wydaje mi się, że musimy wziąć... tę ścieżkę, tą mniejszą. I spadniemy wtedy w złym miejscu. Okej. Okay. Spoko, luz, i tak nie potrzebowałem tam... O, goddammit, jeszcze drzwi zamknięte. Szansa 50 na 50, czasem się przegrywa, cóż poradzić. Dragon Ball, ostatnio skończył się właśnie ARK. Jeden, specjalny w Dragon Ballu. Z tym superzem, który wyszedł. W ogóle wymyślili Super Saiyan God Kaioken razy 10! Super Saiyajin! Fucking hell, po prostu człowiekowi język może się poplątać. Okej. I teraz będą ostatnie dwie lokacje, które musimy w Mansion przejść. To jest jedna z nich, ma jednego trenera. I druga będzie ostatnim piętrem. Co to kurde jest Chuyoken? I jak się na tym stawię, to tutaj są tylko i wyłącznie właśnie scientiści, czyli naukowcy i złodzieje. Włamywacze ewentualnie, jak tam kto preferuje. Light screen nic ci nie pomoże. Tym bardziej jak drugi raz go użyjesz. Okej. Okay. To jest uśmiech warty milion dolców. Weezing. Pytanie do widzów. Czy my chcemy posprzątać wodnych trenerów, których nie ma tak naprawdę dużo na wschód od Cinnabar Island? Pomiędzy Cinnabar Island a Seafoam Islands jest z 5 trenerów, których można jeszcze stłuc dla dodatkowego expa. Co może się przydać, bo wrogowie w lidze mają Pokémony na około 50 poziomach. Nie ma jakichś naokoło. Karbos, pamiętasz jak mówiłem, że trzeba iść naokoło? To jest właśnie ten moment. Proszę bardzo, drzwi są tutaj otwarte teraz. Tylko to jest pułapka. Jako dziecko nabrałem się na to i śpieniłem się. Jeżeli ktoś tutaj wyjdzie, wyląduje przed budynkiem. Okazuje się, że te same drzwi prowadzą do tego samego wyjścia. I nie, jak się sportem wróci do budynku, to nie wejdzie się tym wejściem, tylko tym początkowym na starcie. Kolejny dziennik Mew. September to... sierpień, wrzesień. Mew tu jest zbyt potężny. Nie byliśmy w stanie powstrzymać jego... tam zapędów. TM14, czy to nie jest Blizzard? Sekunda. Tak, to jest Blizzard. Okej, okay, Blizzard w tej generacji polecam. Jak najbardziej polecam. Ponieważ w tej generacji Blizzard w japońskich wersjach Red i Green ma 30% szansy na zamrożenie, plus ma 90% szansy na trafienie, co jest ogromne. W amerykańskich wersjach i w tym co my dostaliśmy oraz w japońskim Yellow naprawiono to, że Blizzard nadal ma 90% szansy na trafienie, jednakże ma tylko 10% szansy na zamrożenie. Ten oryginalny, najsam pierwszy, że tak powiem, Blizzard był jednym z najpotężniejszych ataków w grze. Ponieważ jak ktoś został w pierwszej generacji zamrożony, to troszkę jest kaput. Nie odmrozi się, chyba że dostanie ognistym atakiem bodajże. I Blizzard, bardzo dużo poków, które mogły mieć Blizzard, korzystały z Blizzard właśnie z tego powodu. Jeżeli ktoś gra na japońskim, oczywiście. Ale poza japońską wersją to nadal warto brać to. Ponieważ Blizzard ma 120 mocy, a Ice Beam ma 95. I szczerze mówiąc, to jest 25 mocy za 10% szansy na trafienie. Świetna wymiana moim zdaniem. Beautiful. Okej. Okay. Horni.
Teraz zobaczcie, jakie to jest tankowate. 159 HP. Fuck. 131 ataku, 123 defensywy. To jest bardzo potężne. Katsu no mi. Okej. Okay. Przechodzimy tutaj w tych wujabu litości. Dobra, a jeszcze jeden repel i to już będzie starczyło już prawie do końca. Użyjmy max repela. Super repela. I tak, drzwi są tutaj otwarte. Wcześniej były zamknięte, ale przełącznikiem zmieniliśmy to. Teraz chyba przedostatni trener albo ostatni. Nie no, czat się chociaż przesuwa, więc ja to doceniam. A nie tak jak to było na drugim streamie, czat był najgorszy, bo się prawie w ogóle nie przesuwał. Przynajmniej na starcie. Psychic jest jak najbardziej odpowiedni przeciwko Magnemite'om w tej generacji. Okej. Okay. Jeżeli dobrze kojarzę, to w Fire Red Leaf Green na końcu tej chałupy można znaleźć TM odpowiedzialny za Solar Beam. Jednakże nie jestem pewien, czy w tej generacji to jest. Ale tak swoją drogą, cała ta chałupa i większość budynków, które się znajdują w tym miejscu, w krystalach i w hardgoldach są całkowicie zniszczone. Dlaczego? Wulkan wybuchł. Mi było smutno z tego powodu, szczerze mówiąc. Ktoś się może zapytać, gdzie się wtedy znajduje Blaine? Blaine znajduje się na Seafoam Island, które teraz jest pojedynczym pokoikiem. Takie, what? A propos Seafoam Island i Articuno, że tak wrócę na moment do tego tematu. Czy to trzeba było otworzyć? Nie pamiętam. Zaraz zobaczymy. A niby gdzieś w kodzie japońskim krystala była możliwość spotkania Articuno w jakimś dziwnym miejscu, albo w Fire Redzie? Nie, chyba w pomyślę. Chyba była możliwość spotkania Zapdosa w wieży radiowej w Lavender w krystalu. I również Porygona, jednakże to zostało usunięte w którejś generacji. Po prostu było usunięte w pewnym momencie. Nie wiem, na ile to jest prawda, wiem, że na YouTubie krążą filmiki na ten temat. Pokonaj? Okej, super fuck. Super fuck nigdy nie zabije. Więc z tym się nie trzeba przejmować. Przygotujcie powoli swoje najlepsze pany. Czy tam suchary, jak tam kto woli nazywać. Ponieważ zbliżamy się do Blaine'a. Mistrza sucharów. Okej, otwórzmy drzwi. Ustawiłem krosę, ponieważ ma najwyższy poziom i ta cholerna Raticate nie będą nas co chwila nawiedzać. Okej, weźmiemy to. TM22 to jest... Tak, Solar Beam. Teoretycznie można by na Bulbazaura wziąć, ale tam. I Secret Key! Secret Key jest nam potrzebny, żeby dostać się do gymu. Dlaczego na końcu opuszczonego budynku jest klucz do gymu? What? Okej, możemy iść do gymu już. No. Zaczyna się. Very good. Gym Brainia z... Czekaj. Pokémon Crystal jest to druga część Pokémonów, która zasłynęła z tego, że miała dwa regiony do przejścia. Jest to jedyna gra z głównej serii, która ma dwa regiony do przejścia. Johto i właśnie Kanto. Gym Brainia jest zabawny, ponieważ ma te maszyny zadające pytania. Jeżeli odpowiemy źle, będziemy walczyć z trenerem. Jeżeli odpowiemy dobrze, możemy przejść dalej. Pierwszym pytaniem, jakie otrzymamy, poza tym Fire chyba niektóre pytania zmienili. Zaraz zobaczymy. Czy Caterpie ewoluuje w Butterfree'ego? Nie. What? Czy ja zaznaczyłem niechcący yes? Ja jestem bardzo skonfundowany w tym momencie. Ale... A Metapod? Trenowaliśmy Caterpiego i zmieniał się w Metapoda.
O nie. Włamywaczu Blaina. Nie, spoko. Możemy Middle Kinga trochę poekspić. Co robi nasi... muszę się napić. O, teraz będzie quality chat. Tak, jeżeli ktoś ma Blastoise'a, to jest kompletna sieka. Nie wiem, czy o tym wspominałem, ale przy każdym gymie, dosłownie przy każdym gymie można znaleźć, nie licząc chyba tylko jednego, można znaleźć pokemony, które są super efektywne na specjalność lidera. Przy Brocku można złapać Butterfree'ego, chociażby, który ma specjalne ataki, które są dobre przeciwko Onyxowi, ale generalnie Brocka się nie liczy, no bo to jest popierdółka. Ale od Misty. Przy Misty można złapać Bellsprouta i Odisha. Nadal jestem mad. Ta maszyna nie zna się na tej grze. Przy Luftanancie Sergiu można zdobyć Digletta. Przy Erice można złapać na ścieżce Growlithe albo Vulpixa, już nie mówiąc o Flareonie. Przy Kodze, ale szczerze mówiąc, Koga jest akurat dziwnym przypadkiem. Przy Kodze ma się mnóstwo Pokemonów w Safari Zone, między innymi ziemne Pokemony. A Erika jest, nie pfu, nie Erika, tylko Sabrina, przy Saffron jest lekkim właśnie wyjątkiem, dlatego że na psychiczne Pokemony nie ma nic specjalnego. Także te, okej. Swoją drogą w ogóle nie podeszliśmy do maszyny, brawo ja. I teraz jesteśmy przy Blainie. Blainie chyba nie muszę w ogóle wyjaśniać, biorąc pod uwagę, że wokół jest pełno wody. Dobre żarty. Ostatni gym leader, którego nie wyspoiluję, bo przecież nikt nie wie, ma zimne Pokémony i szczerze mówiąc pod koniec gry już ma się na pewno wodnego Pokémona. Wodny Pokémon pod koniec gry po prostu koksi. Wow, Ninetales to przeżył, gratuluję. Siła! I po sile. Byłoby dobrze, gdybyśmy mieli Pokémon na minimum 45. Okej, zobaczmy chociaż to, co maszyna by powiedziała. Ta nic nie mówi. A ta? Czy jest 9 oznak do zdobycia? Nie. Jej! I czy można walczyć z trenerem nadal? Tak, można nadal walczyć z trenerem, bardzo dobrze. O, to jakieś dłuższe! Wow, what? Kaco, mógłbyś wybrać inny typ żartów? Jezus Chrystus. Okej. Okay. Charmander. Ogniste Pokémony są obiektywnie do dupy w tej grze. Dlaczego? Ponieważ ich move pule są okropne. Większość z nich uczy się Flamethrowera na 30 późnym poziomie, albo 40 w ogóle. A poza Flamethrowerem chyba tylko Fire Blast jest dobrym ognistym atakiem w tej grze. Ember ma za mało mocy. Fire Speed, nie mówmy nic o nim. Fire Speed jest okropny. Dlaczego Robin Hood... Czekaj. Dlaczego Robin Hood? Bo nie jadł. Którego Pokemona z ognistych lubicie najbardziej w pierwszej generacji, ludzie? Growlithe, Ponyta, Vulpix, Charmander, Moltres. Zapomniałem o kimś? Chyba... A! Magmar jeszcze. Okej, okay, kolejny quiz. Czy Poliwak ewoluuje 3 razy i zanim cokolwiek zdążyłem zrobić, to nie chcąc zaznaczyłem, że tak. Biochemia była zawsze najgorszym dla mnie kierunkiem, jaki może istnieć. 41 poziom Ponyta. Interesujące. Przyznam, bardzo interesujące. Pokémony dosyć mocno skaczą w poziomach tutaj. Pamiętajcie, że przed chwilą walczyliśmy z trenerami, których najpodejrzliwszy Pokémon miał coś koło 33 poziomu.
A tu nagle Ratikety na 43 i koleś z Pointą na 40 którymś. Raper już nam, jest nam niepotrzebny. A zapomniałem. Okej. Czy piorunowe ataki są dobre na ziemny typ? Nie! Nikt nie odpowiedział na to, jakiego Pokemona ognistego lubi najbardziej w pierwszej generacji. Pokemon Crystal, czy można nabyć? Nie potrafię ci na to odpowiedzieć. Swoją drogą Rapidash wygląda trochę okropnie w tej grze. W tej grze. Nie okropnie, ale niedobrze. Krystala musi zobaczyć Allegro i obserwować różne strony. Ja nie potrafię stwierdzić. Ja osobiście znalazłem swojego Krystala. A tak swoją drogą. Dla wszystkich, którzy mają krystale, polecam wymienić baterię, ponieważ save'y zostaną zniszczone. I tak, Firespin działa jak rap w tej genie. I tak, Rapidash jest cholernie szybki, przez co może tym spamować. Wow. Jaki fajny Pokémon. Horni, weź, zniszcz. A więc tak wygląda Raidon od tyłu, tak? Okej. Interesujące. Oh, for fuck's sake. Tego się nie da uniknąć, to jest najgorsze. Najzwyczajniej się nie da uniknąć. Czy my już zrobiliśmy zakończenie drugiego odcinka? Bo wiem, że... Chwila, ile zrobiliśmy przerw? W końcu, Jesus. Popieprzony Rapidash. Jesus Christ. Okej. To była chyba maszyna, która mi się bardzo podobała w trzeciej genie. Chwila, what? Jakie było pytanie? Jakie było pytanie? Za szybko skipnąłem. Wiem, że było pytanie, czy TM, któryś tam numer zawiera Rock Tumbi. Takie, wait, what? Co to kurde jest Rock Tumbi? Okej, jedną. Komrek! Komrek! Takie żarty i ja cię sam zbanuję. Mimo wszystko, bez przesady. Okej, ale zbliżamy się do Braina. To jest chyba przedostatni trener. Albo drugi, od końca nie kojarzę. Jauza! Okej, zobaczmy. Pokemony tego samego rodzaju i poziomu nie są identyczne. Tak. Ponieważ każdy z Pokemonów ma tak zwane... DV. Czyli ukryte... Tombstone! Nice! Tombstone, Jesus, fuck! Dla ciekawych, TM28 to jest Dig Tombstoner, holy fuck. O czym to ja wcześniej mówiłem? Zgubiłem wątek przez Tombstonera. Fucking hell, so funny. Trzeci od końca Dostig, trzeci od końca. Xior, powiedziałem DV, nie IV. I DV istnieje w pierwszej genie i istnieje w drugiej genie. Są to punkty ukryte w grze, które ma każdy Pokémon. I one mogą być różne. Do każdej statystyki od 0 do 15 w pierwszej generacji i... W drugiej też od 0 do 15 mogą być. I ciekawa rzecz, shiny Pokémony w tym... Shiny Pokémony w drugiej generacji mają mniejsze DV ataku. Nie, to przepraszam, damskie Pokémony. Jeżeli ktoś powie, że w drugiej generacji Pokémony damskie są słabsze, to dosłownie mają rację. Jeżeli... Albo Shiny, już kurde, nie wiem czy nie mylę. Wiem po prostu, że jedna z tych cech, albo Shiny, albo kobieta, wymaga mniejszego DV w ataku.
Okej, ale to było na tyle w tym odcinku. W następnym będziemy powoli iść do ligi. Bye!